Odkrycia, których dokonują archeolodzy podczas prac w ramach projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny, etap Pabieńce Ksawerów, należy przyznać, cieszą się zainteresowaniem nie tylko ze strony pasjonatów historii, ale też mieszkańców, którzy przechodząc czy przejeżdżając rowerem zatrzymują się z ciekawości, robią zdjęcia czy nawet rozmawiają z archeologami. I tak też jest w przypadku najnowszego znaleziska na ulicy Zamkowej przy Moście na Dobrzyńce przy Muzeum Miasta Pabianic. Udało nam się do tej pory odkryć pozostałości zabudowy XVIII-wiecznej, na co wskazują odkryte zabytki, ceramika i monety znajdujące się w okolicy. Kolejną rzeczą są kolejne dranice drogi biegnącej od mostu do dworu biskupiego. Obecnie archeolodzy są na początku prac, zdejmują pierwszą warstwę. Później zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i rysunkowa. Po niej archeolodzy będą schodzić kolejną warstwę w głąb, żeby zobaczyć, co znajduje się poniżej. Czy mamy jeszcze starszą zabudowę, może relikty przeprawy mostowej? Obecnie będziemy schodzić do głębokości jeszcze około 50 cm, a później decyzje będą podjęte przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, czy przegłębiamy się dalej, czy pozostawiamy ten poziom i kończymy w tym miejscu pracę. Prace te, jak przewidują archeolodzy, mogą potrwać jeszcze około 2 tygodni. Później wchodzą tutaj służby odbudowy mostu, a my przechodzimy na drugą stronę mostu na ulicę Zamkową, gdzie będziemy także kontynuować pracę i zagłębiać się poniżej obecnego poziomu i szukać pozostałości Pabianic. Archeolodzy natrafili również na interesujący wąski wykop z brukiem kamiennym ciągnący się przed budynkiem muzealnym aż do ulicy Gdańskiej. Odkryliśmy także w trakcie naszych prac w wykopach pod telekomunikację pozostałości budynku XVI-XVII-wiecznego z wybrukowaną podłogą, z zachowanymi jeszcze ścianami z cegły gotyckiej palcówki tak zwanej. A był to budynek zapewne zniszczony w trakcie pożaru, wskazują na to zasypisko, podpalone naczynia i spalone ziarna zbóż. W tej chwili już nie można tego zobaczyć, ponieważ położone zostały tam rury telekomunikacyjne, po czym teren został zasypany. W 2015 roku strażnicy miejscy zainicjowali zbiórkę odzieży dla bezdomnych. Wówczas przeprowadzili tę akcję w swoich szeregach. Od 2016 roku wyszli, już mówiąc kolokwialnie, w miasto, zachęcając Pabieńczan do udziału w tym charytatywnym przedsięwzięciu. Tegoroczna, siódma już edycja tej zbiórki pod nazwą Strażnicza Szafa – Przekaż odzież, pomóż bezdomnym – zaczęła się 1 października, zakończyła 5 listopada. Zebraną w tym czasie odzież strażnicy dostarczyli, jak w latach poprzednich, do siedziby Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Bardzo się cieszymy, że te nasze działania wpisały się tutaj jako coroczna akcja, następna z kolei, a też cieszymy się, że mieszkańcy biorą w tym udział i też tutaj dopisali, także wszystko jest dla wspólnego dobra. Także no podsumowanie, no są przyczepki złożone tutaj z odzieżą, myślę, że będą tutaj wykorzystane przez podopiecznych schroniska, bo to jest najważniejsze, żeby mieli w te zimne dni co się ubrać, a są to ciepła, jest to ciepła odzież, czapki, rękawiczki, kurtki, także na pewno będzie maksymalnie wykorzystane. Podarowana odzież to wsparcie dla podopiecznych schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, ale również dla innych bezdomnych, którzy nie są mieszkańcami schroniska. Najwięcej tej odzieży schodzi w okresie zimowym z tego względu, że sporo osób przy mrozach dużych odwiedza nasz punkt wydawania odzieży, jak również nasi street workerzy. Też nieraz wspólnie ze Strażą Miejską również rozwożą tą odzież do osób bezdomnych pozostających w przestrzeni publicznej. Akcja cieszy się z roku na rok aprobatą ze strony mieszkańców Pabianic, którzy przynoszą odzież albo do siedziby strażników, albo też korzystają z terenowej zbiórki, podczas której w określonych miejscach pojawia się strażnicza szafa. W tym roku odzieży było nieco mniej. Do schroniska dotarły 2 przyczepki z ubraniami. No jest minimalnie mniej, ale to prawdopodobnie wynika, tak jak tutaj strażnicy rozmawiali z mieszkańcami, że dużo mieszkańców w związku z koronawirusem, z pandemią przebywało w mieszkaniach, nie mieli co robić i wcześniej po prostu sobie tą segregację odzieży robiła i przerzucała do tych pojemników, które są na mieście rozstawione.
Tegoroczna zbiórka była już siódmą zorganizowaną przez miejskich strażników. W całej akcji istotne jest to, że zbędna odzież nie trafi do śmietnika, a może przydać się tym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i jej naprawdę potrzebują. 10 litrów 350 ml krwi oddali krwiodawcy podczas akcji zorganizowanej po raz dziewiąty przez samorząd miejski. Tym najcenniejszym darem można było podzielić się w mobilnym punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, który stanął nieopodal spółdzielczego domu handlowego Trzy Korony. A uczynili to nie tylko pabieńczanie, były też osoby np. z Ksawerowa. Przeważnie zawsze oddaję tu i co 2 miesiące mija i przychodzę. To jest bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o to, bo tak naprawdę jest to przy ulicy. W momencie, nawet jeżeli ktoś czeka tutaj na autobus przy dworcu, bo aktualnie jesteśmy przy dworcu, może sobie podejść w momencie, jeżeli chce i tak naprawdę pomóc, tak? Bo nas to nic nie kosztuje, a tak naprawdę niektórym uratuje życie. W czasie 3-godzinnej akcji zarejestrowało się 26 chętnych osób do podzielenia się z drugą osobą tym życiodajnym darem. Po badaniach w rezultacie uczyniły to 23 osoby. Patrycja Ruszkowska krew oddała po raz drugi. W sumie od początku, jak tylko skończyłam 18 lat, to i zapisałam się do DKMS-u, jak i zaczęłam oddawać krew w szkole właśnie, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, właśnie w Ksawerowie. Miałam przerwę, bo pierwszy raz oddawałam w 2019 roku, wiadomo, przez COVID, tutaj też nie miałam jak dojechać, bo wiadomo, że po pobraniu nie mogłam później kierować zbytnio autem, bo nie wiadomo, co by się wydarzyło. Dzisiaj mam wolno od pracy, więc uznałam, że to jest dobra chwila, żeby faktycznie oddać tę krew po raz kolejny. Zdecydowanie więcej oddanej krwi, bo ponad 12 litrów ma na swoim koncie pan Tomasz. Pierwszy raz podzielił się nią w szkole średniej. Po prostu poszedłem i tak się zaczęło i do tej pory. Udało się kogoś namówić, zarazić oddawaniem krwi inne osoby? No, paru tam kolegów się znalazło zawsze, którzy też poszli. Dlaczego warto jest to robić? Dlaczego warto jest oddawać krew? Trzeba pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy. Wszyscy, którzy oddali krew, otrzymali upominki. Oprócz tradycyjnych czekolad były ekologiczne torby na zakupy oraz ozdoby świąteczne. W tym roku w ciągu 5 zorganizowanych akcji samorządowych łącznie 103 osoby oddały 46 litrów 350 ml krwi. Na kolejną 10, można powiedzieć małą jubileuszową uliczną akcję, samorząd miejski zaprasza już po nowym roku. Noworoczna akcja odbędzie się 18 stycznia w godzinach od 13 do 16. Pozostając przy temacie bezinteresownego przekazywania cząstki siebie osobom potrzebującym, warto o tym pamiętać szczególnie teraz, kiedy to od 22 do 26 listopada przypadają dni honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Obchody święta wszystkich polskich honorowych dawców krwi są okazją przede wszystkim do podziękowań wszystkim tym, którzy pomagają drugiemu człowiekowi właśnie poprzez dzielenie się swoim najcenniejszym darem, ale również do organizacji przedsięwzięć społecznych, takich jak akcje oddawania krwi. Wolontariusze oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża do udziału w niej zapraszają w najbliższy wtorek, 23 listopada. Swoim najcenniejszym lekiem osoby pełnoletnie, zdrowe i chcące oddać krew będą mogły się podzielić w mobilnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, który stać będzie w okolicach Urzędu Miejskiego w godzinach od 13 do 16. Ten cenny lek będzie przeznaczony na rzecz osób chorych na COVID-19. Krwiodawcy, którzy w tym dniu oddadzą krew, otrzymają upominki. Organizator przypomina o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Warsztaty, spektakle oraz rajdy to jedne z kilku działań, jakie Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie realizował w ramach nowego projektu ekologicznego Woda i lokalne środowisko ponad wszystko. Dopiero co skończyliśmy realizować jeden z naszych projektów edukacyjnych i już mamy miłą informację, że dostaliśmy dofinansowanie na kolejny. Uzyskaliśmy ponad 130 tysięcy złotych dofinansowania, co jest bardzo istotne. Te wszystkie nasze działania edukacyjne staramy się finansować ze źródeł zewnętrznych.
Czyli nie przerzucamy tego tak naprawdę na naszych odbiorców, tylko szukamy tego finansowania zewnętrznego. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. Start nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku, a finał w 2023 roku. W tym czasie zaplanowano 7 działań. Na początek będą to warsztaty ekologiczne pod nazwą Woda, dzięki niej żyjemy, dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Będą one połączone ze zwiedzaniem stacji uzdatniania wody Zagajnikowa i pokazem doświadczeń w laboratorium ZWIK oraz degustacją wody. To się wiąże również z zakupami, które poczynimy, żeby uatrakcyjnić nasze wycieczki na stację uzdatniania wody na Zagajnikowej. Tam pojawi się akwarium z mikroskopem projekcyjnym, żeby pokazać wszystkim zwiedzającym, co tak naprawdę mamy w wodzie, jaki biotop się tam znajduje, czyli te wszystkie żyjątka i rośliny, które funkcjonują w wodzie. Przy okazji też będą zakupione monitory, żeby pokazać cykl produkcji wody, ale również na nich będziemy wyświetlać trzecie zadanie, czyli filmiki edukacyjne. Tu zaprosiliśmy nasze lokalne stowarzyszenia i organizacje do pomocy, żeby pokazać po pierwsze też, jak powinniśmy się zachowywać nad wodą, to jest ważne w okresie wakacyjnym, ale również jak ważna jest woda, jak ta bioróżnorodność na naszym terenie występuje. Będą również spektakle teatralne o tematyce ekologicznej, które, można już powiedzieć, są nieodzownym elementem projektów realizowanych przez ZWIK. Zaplanowano ich łącznie 10. To są spektakle interaktywne, z udziałem właśnie publiczności. To jest najlepsza forma edukacyjna. To, bez czego organizator nie wyobraża sobie również projektu, to rajdy rowerowe na 2 kółkach do dużej wody. Ta rekreacyjna forma spędzania wolnego czasu, jak już wiadomo, bardzo dobrze przyjęła się w naszym mieście i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pabianiczan. Tych rajdów będą na pewno 2 i oczywiście obchody Światowego Dnia Wody, za nim już bardzo tęsknimy, bo to już był 2. rok bez tej imprezy, natomiast czekamy z niecierpliwością, bo to jest też forma prezentacji i bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Wtedy wszyscy mogą się przekonać o tych zakupach, które też dokonamy. Nowością będzie gra terenowa, realizowana od stycznia do sierpnia 2022 roku. Ta gra terenowa będzie połączona z aplikacją, którą będzie można sobie pobrać i wygrać nagrody też ekologiczne, bo wszystko, co robimy w projekcie, ma być ekologiczne. Będzie stworzona na potrzeby też tej gry terenowej jako nagroda gra Doble, typu Doble. To jest gra taka pamięciowa, ale z motywami pabianickimi. Mieszkańcy będą mogli te motywy też wybrać, jak również będą rzeczy powiązane oczywiście z ekologią i z wodą. Ostatnim zadaniem, również nowym, będą warsztaty dla osób 60+, i tutaj ZWIK liczy na współpracę z Centrum Seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Chodzi nam o to, by również seniorom dostarczyć informacje i wiedzę na temat, jak ważna jest woda w codziennym funkcjonowaniu i o tym, żeby spożywając wodę, dbamy również o nasze zdrowie. I to będą takie warsztaty połączone przede wszystkim z aspektem medycznym, ale bardzo dla nas też ważnym, bo pokazujemy ten zdrowy tryb życia. Co istotne, wszystkim działaniom towarzyszyć będzie dystrybucja książeczki Bajki dla dzieci. Będzie to bajka o charakterze lokalnym, dlatego że zwiedzimy Pabianicę z ciekawymi bohaterami. Ilustracje do tej publikacji będą również bardzo ciekawe, bo przygotowuje je pani Katarzyna Hans-Zalepa, znana chyba też pabianiczanom. W sposób na pewno zabawny i ciekawy ta publikacja będzie dostępna już, myślę, w pierwszym kwartale, bo od niej zaczniemy. Ale też jest ważne, będzie tam niespodzianka również, którą każdy z mieszkańców będzie mógł ze swoimi pociechami wykorzystać właśnie w działaniu proekologicznym. Projekt Woda i Lokalne Środowisko ponad wszystko jest 5. ekologicznym przedsięwzięciem realizowanym przez ZWIK za środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ale jak usłyszeliśmy, to nie koniec. Spółka pracuje nad 2 kolejnymi. Jeden z nich związany będzie z kwestią gospodarki wodami opadowymi. Jest pomysł, żeby po pierwsze sfinansować mieszkańcom zakup zbiorników na wodę deszczową, jak również stworzyć ogrody deszczowe. To będą pierwsze takie ogrody w Pabianicach, natomiast tutaj wymaga to dosyć dużych ustaleń. Zresztą Wojewódzki Fundusz już nas prosił o to, żebyśmy z grubsza określili, w jakim kierunku będziemy chcieli przy tych projektach iść. Drugi wspomniany projekt według założeń ma dotyczyć gospodarki odpadami.
Drużyny dziewcząt ze szkoły podstawowej nr 16 i chłopców ze szkoły podstawowej nr 17 wygrały powiatowe zawody w piłce ręcznej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięstwo na szczeblu powiatu było premiowane awansem do półfinału wojewódzkiego rozgrywek. Te zawody, zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w powiatowej hali sportowej w Pabienicach, odbyły się w środę 17 listopada. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców rywalizacja o awans do finału wojewódzkiego ograniczyła się do jednego spotkania, ponieważ oprócz naszych mistrzowskich drużyn dotarły do Pabienic szczypiornistki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu i szczypiorniści Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. Mecz dziewcząt przebiegał pod dyktando pabieńczanek. Piłkarki Szkoły Podstawowej nr 16 po 15 minutach gry, tyle trwała jedna połowa, prowadziły 12-3. W drugiej połowie nasze mistrzynie kontrolowały grę i nie pozwoliły przeciwniczkom na zniwelowanie tej przewagi. Szkoła Podstawowa nr 16 z Pabianic pokonała Szkołę Podstawową nr 1 ze Zgierza 20-10 i awansowała do finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się 22 listopada w Piotrkowie Trybunalskim. Pojedynek piłkarzy ręcznych Szkoły Podstawowej nr 17 i Szkoły Podstawowej z Parzęczewa zdecydowanie lepiej rozpoczęła drużyna gości, wypracowując sobie kilku bramkową przewagę. Jednak Pabieńczanie zniwelowali ten dystans i po pierwszym kwadransie meczu przegrywali jedną bramką 5-6. Druga połowa należała do Parzęczewian. Szybka, dokładniejsza gra i lepsza skuteczność dała drużynie gości zwycięstwo 13-9 i finał wojewódzki przeszedł szczypiornistom 17 koło nosa. Reprezentacje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców zespołu szkół nr 2, czyli drużyny, które zdobyły tytuły mistrza powiatu pabieńskiego w ramach zawodów licealiady, awansowały do półfinału wojewódzkiego. Przypomnijmy, że szczypiornistki Elektryka awans uzyskały bez walki, ponieważ na szczeblu powiatu z pozostałych placówek żadna z drużyn nie została zgłoszona. Zawody, których celem był awans do finału wojewódzkiego licealiady, odbyły się w powiatowej hali sportowej w Pabienicach. W rywalizacji dziewcząt wzięły udział dwie drużyny, oprócz szczypiornistek zespołu szkół nr 2, piłkarki ręczne samorządowego liceum ogólnokształcącego ze Zgierza. Od początku tego pojedynku zdecydowanie skuteczniejsze były pabieńczanki. Po pierwszej połowie, czyli po 15 minutach gry, szczypiornistki z Elektryka prowadziły 8-3. W połowie drugiej części meczu mistrzynie naszego powiatu dorzuciły kolejne 7 bramek, a rywalki zaledwie jedną. Ostatecznie szczypiornistki zespołu szkół nr 2 wygrały ten pojedynek 18-4, awansując do finału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 23 listopada w Piotrkowie Trybunalskim. W zawodach chłopców rywalizowały trzy drużyny: zespół szkół nr 2 z Pabianic, zgierski zespół szkół ponadgimnazjalnych ze Zgierza i liceum ogólnokształcące z Poddębic. W pierwszym pojedynku zmierzyli się szczypiorniści Elektryka z piłkarzami ze Zgierza. Już od pierwszych minut widoczna była dominacja pabieńczan, którzy pierwszą połowę meczu wygrali 14-7. W drugiej połowie drużyna zespołu szkół nr 2 również wiodła prym na parkiecie, wygrywając ten kwadrans pojedynku 11-3 i całe spotkanie 25-10. Drugi mecz zawodów potwierdził, że mistrzowie powiatu zgierskiego byli najsłabszym zespołem półfinału, przegrywając pojedynek z Poddębicami 6-14. Tym samym ostatni mecz decydował, która reprezentacja, Pabianic czy Poddębic, uzyska nominację do finału wojewódzkiego piłki ręcznej w rozgrywkach licealiady. Można by powiedzieć, że na rozwiązanie tej zagadki trzeba było poczekać prawie do końca meczu. W pierwszych 15 minutach bramki padały to z jednej, to z drugiej strony, tak samo zmieniało się prowadzenie. Pierwszą połowę wygrali piłkarze Elektryka 11-10. Drugą część pojedynku lepiej zaczęli gospodarze, powiększając dystans do przeciwników z Poddębic. Co prawda po wznowieniu gry Poddębiczanie wyrównali na 11-11, ale w kolejnych akcjach Pabieńczanie wyszli na prowadzenie i już nie oddali go do końca spotkania. Zespół szkół nr 2 pokonał liceum ogólnokształcące z Poddębic 19-17 i awansował do półfinału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 25 listopada w Łodzi.